Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na kanale Jago Vlog. Tym razem jest bardzo smutny, ponieważ dlaczego stoję, nie jadę. Jechałem, no, sto na godzinę. No nie wiem, może chodzić, no koło stóły było, od tamtej strony. Na piątym biegu, zblokowało mi koło. No i sobie dojechałem na piskach ładnie dotąd. Jakieś 50 metrów przejechałem. Stara opona. I co? Nie odpala. Kopię się lżej, co oznacza w mnym mniemaniu zatarcie, moi drodzy. Tak więc Simpson RIP, Sonic RIP. Mamy dzisiaj który? 3 marca 2021 roku. Pojeździłem od października, odkąd go skończyliśmy. No i umarł. Ledwo się zdążył dotrzeć, bo zrobiłem no coś koło 600 km od remontu. No i widzieliście, że ani w pizdy nie dostało nic. Teraz przyspieszyłem troszeczkę bardziej i... No i Simpson stoi. Taki był piękny. A teraz co? Teraz myślę, czy go pchać? Czy ogarnąć sobie jakieś lawetę czy coś? I go zaholować. Powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, co to teraz robić. Daleko nie ma, tak więc mogę go dopchać, tylko że troszkę jestem zawiedziony od bardzo. Miał być pięknie, miał być odcinek teraz ze żwirowni, a coś czuję, że będzie odcinek z pchania. Dobra, mordeczki, pcham go do domu. Mam stąd jakieś, nie wiem, 6-7 km. Na rano co zrobić? Czego zapchać do chałupy? Raz go spróbuję odpalić, ale nie, no zatarł się. Skurczybyk taki był ładny. Może sobie zaraz jakieś ładne zdjęcie. Zaraz sobie widzisz, jakąś fajną fotę zrobię. Będziemy mieli na Instadrama. No szkoda, kurde, mele. Mieliśmy teraz pewnie na żwirownię ponagrywać jakieś podjazdy, może popróbować coś takiego, co nie. No ale wyszło jak wyszło, no czasem w życiu tak się zdarzy. Więc nie ma co płakać. Trzeba będzie teraz założyć jakiegoś szloka za 10 tysięcy złotych, żeby się nie zatarło nigdy. Śmieję. No i jeździć. No kurde, bele, szkoda, bo fajnie sobie zaplanowałem cały dzień. Miało być fajnie. W ogóle bardzo fajny dzień dzisiaj, mama. Taka niemiła niespodzianka. No ale no, ludziska, co zrobić. To jest życie, to jest 2T, tego nie przewidzisz. Mówił Jago Vlog. To jest życie, to jest 2T, tego nie przewidzisz. Nie jest na czego zapchać. Pisać do Jag Motors, że będę miał cylinder do szlifu i potrzebuję jakiś zarąbisty tłok. Nie jest trzeba to ogarnąć, bo no szkoda, żeby stał, co nie? Oj, tak ludziska, nic, pędzę. Na razie nie gadam. Rozłączam się z wami. Muszę utrzymać siły, żeby go dopchać. Dobra. Ja mam do zapchania 500 metrów mniej. A ma wpaść do mnie ziomeczek, ten, z którym składać mi simka. I co, pewnie ściągniemy głowicę i zobaczymy, jak z tłokiem, czy staną, czy nie staną. Tak więc mordeczki, już z pchania macie tyle materiału. Zaraz będziemy widzieć, gdzie mu spadnie. Co i jak, bo próbuję teraz odpalić i nie ma szans, można kopać i kopać. Kociu drżej mi się go kopie, wiecie, i to mnie najbardziej martwi. No ale to, może przełkowałem. Dobra, mordeczki, widzimy się zaraz z ziomeczkiem z rozbierania. Yo! Miał być inny odcinek, ale ten też będzie fajny. Ale się dzieje. Nie ma. W sensie, wiesz, ja mam taki... Wiesz, co mi jedzie? No. Taki będę, taki czerwony, co tak wiesz. Będzie to? Nie no, na razie będzie to. Jest nic nie jeszcze. Fajnie, że pogoda tak ładna. Jakby padało czy coś. Ale od piątku ma padać. Wiem, no. A teraz tak jest, wiesz. Z dnia na dzień jest inaczej. No mam nadzieję, że już wiosna będzie, bo kurde. Fajnie by było. W końcu marzec. Dobra, zrobimy sobie taką przedłużkę. Co widzisz? Czekaj. Nie, dobra. Od czego? To jest zaślepione, czy co? Nie, to jest chyba zaślepione. Które? No już nie pamiętam, czy coś tu było w tym miejscu, w gaźniku. Na pamięć już nie znam tego wszystkiego. Co panie, nie wiem. Nie pamiętam. Ja też nie. Ty myślę, że nie, no bo ja bym się trącił z gaźnika. Nie, patrzyłem, że z drugiej strony są regulacje, no to wszystko jest. Ra, 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 ra.
Gdzie to żeś tak upalał, że tyle błota? Znaczy upalał, w ogóle jeździłem codziennie, dwóch tygodni, ale ten tydzień, dobra, tamten, codziennie przejeździłem. Przetarty, czy zatarty? Nie, przetarty. No, czyli zatarty. No to fajnie. Czyli te kółki jakieś szałowe nie są w takim razie. Czyli MZA, nieważne, i kosztowało, i tak będzie gówno. No. No i klasycznie, przytarło go na dolocie. Ja, na wydechu. Tutaj złapało skurwysyna. Lekko się dotarł. Dokładnie. Lekko, chłopie. Niecałe 600 km zrobił, miał być 500 docierania. Okej. No i tu wy. To tak powiem ci, kurwa, srogo łapnęło go. Nie no, ale to jest tuleja do odratowania elegancko. Czyli co, cylinder trzeba ściągnąć? Cylinder ściągnąć, nowy tłoczek, szlif i jazda dalej. Tylko teraz barikita trzeba wziąć albo coś fajnego, jakiś ASO. Zaufałem, ale chuj. Szkoda takiego zaufania. O. Co MZA to, kurwa. Nie no, kurwa, wypalało zajebiście. Patrz, jaka czyściutka komora spalania. No sztos. No na początku, nie no, ustawione wszystko jest git. Nie, no. Nie. Ale patrz, jak go składaliśmy, mówiłeś, że tłok może być najsłabszym ogniwem w nim. No bo ile tu jest? Dysza 85 z tego co pamiętam, nie? Tam, później mieliśmy. Tak, idzie na 90. No, ale to mniejsza z tym, ale na 90 go zalewało. No. A pośrednich dysz do tego już nie ma. Czyli wszystko było idealnie ustawione, dobrane, tylko że po prostu tłok się rozmyślił. Nie no, ciemny brąz świeca tak. Jak ty mówisz, że wczoraj pizdadowałeś jeszcze bardziej, a dzisiaj coś mu się oddziało. Mówię ci, wczoraj chłopie zrobiłem, bo nie wiem ile, ale tam dużo jeździłem. Na większą wolę i z powrotem to masz 70 km. Czekaj, jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Czy regulacja stoi tam, gdzie stała? Nie pamiętam ile tu, dwa obroty były? 2,5. Pół. Raz. 1,25. No to tak zostawiałem. Półtorej obrotu. Czyli okej jest, nic się nie przestawiło. Mówię, że wszystko jest, wszystko git w tym silniku. Tak. Tylko ten człowiek jest taki z dupy. Czekaj jeszcze raz. Ale co na tym silniku zrobię jeszcze szlifa? Tak. Gdzieś ty. Znaczy nie mam takiego momentu, chłopie. Tanki był fajny. Dzisiaj co jest? Środa. Jakbym dzisiaj zamówił, w Rzeszowie by szlif zrobili. Bo jakbym chciał odsyłać do Jacka cylinder, to chwilę zejdzie. Zająć życie. A tam bym pewnie zrobili od ręki. Na drugi dzień albo któryś dzień. Tak? Muszę się poorientować. Ale możliwe, że w przyszłym tygodniu już będzie jeździł. Jakbyś chciał. Chyba, że kopnąć za stodołę. Nie. Ile to będzie kosztowało? 1,5 stówki kosztuje tłok dobry? No, coś koło, no tłok ze szlif plus tłok, coś koło 200, nie? Barikita chyba, czy tam ASO. Kurwa macie, co to? Jeżdżę szkatami. 200, no i nie. Ale powiem ci, że fajnie go przyłapało. Tak, no tak srogo, bo aż aluminium się tu wtopiło w tulej. No spuch. Jebany spuch po prostu. No dziwne, bo tyle razy dostał i tak porządnie dostał. No teraz z górki ze zdziałem. Jedyne to... co jeszcze musiałbym zobaczyć, czy syfu jakiegoś w gaźniku nie ma. Czy gdzieś może dysza się nie przypchała albo coś. To jeszcze jest jedyna opcja. Nie, no nie ma ja. Nie czułeś po nim, żeby coś mu się działo. Normalnie jeździł, cały czas tak samo. Cały czas chłopie lux. No to kurwa tu okują. Mówię ci, z tej górki zjechałem, przycisnąłem. Przez chwilę to ze 120 było. I odpuściłem. No. Ile miałeś? Do 120 było, bo ten licznik, chłopie, ty już jak masz tego wskazówkę, no. To już tak do tej czwórki mi podjeżdżało. Rozpędził się. To powiem ci, że realne 110 wyciągnął. No i potem ci tak, chłopie, zwolniłem i 120. Potem wiesz, i tak ze 100 przytrzymałem od, chłopie, tego przystanku tam pod stację. No i pod stacją ty nie koło zblokował na piątym biegu i tylko wiesz, tylko po prostu siedziałem, że wiesz, żeby nie odwrócił bokiem, jakby mi by zawinęło. Wiem. No piskach dojechałem. Nie, no to tutaj go chamsko zatarło. Zjechałem co do rowu. Ja się nie dziwię, że koło zatrzymało. No. Do rowu sprzęgiełko wcisnąłem.
Bo... Na początku myślałem, że zbiegamy, bo patrzył pięć chce wbić bieg. Lekko do przodu ruszyłem, ładnie wbiega, wbiło i... Wiem. Nie, no to tutaj ja to się nie dziwię, że ci koło zatrzymało, bo ja widzę po cyndżach, wygląda, że aż się... Nie wiem, się aluminium w niego nie wtopiło. No, tutaj szlif. Szlif, jakiś dobry tłok. 49, no to są 49,5 chyba i 50 bariki, to z tego co pamiętam, albo asy. No zaraz zobaczę. Najlepsze jaki jest, trzeba wsadzić teraz. Dobra. To nie. W chuj jest tych tłoków. Jeszcze aso dochodzi, ale... Gdzie mi tu klikasz? A ZT tu nie robi tłoki? Robił, ale chyba nie w tych wymiarach. Musiałem patrzeć. Teraz tyle tego wszystkiego jest, że... To nie to 5 lat temu, co wszedłeś, kurwa. Czy tłoki? Są, M6. Tu chyba tłoki M6 pasowały. 1,5 stówy. Dwupierścieniowy, jeden pierścień. Gdzie jest to szlif ile kosztuje? Tylko 5 dych. A myślę, że to jest przed tym. Ja już ja pierdzie. Tłok 1,5 stówy. Szlif ze 2 stówy. Myślę, Boże. Nie, 5-6 dych chyba płaciłem w Rzeszowie. No, a tak dobrze robią, to jest ważne. Mogę dać więcej, ale żeby mam wiesz. Nie, ja tam nigdy nie miałem problemów. 50 to jest DT, to nie. Gdzie to? Bla, tylko tu nie będzie, muszę się dopytać. Ale chyba te M6 były stosowane. No to 1,5 stówy, nie? Zalogowany jest? Jest. No to 1,5 stówy. Plus szlifku 5-6 stówy, chciałem cię liczyć. Do ciebie? Tak, kuzynko. No, no to... To wcześniej to pasowało... Masz tu jakieś węża, make'a i w ogóle coś? Nie mam. Tu się robi problem. Nie ukrywam, że pasowało to wyczyścić. Złota. Pizda. Nawet nie mam kranu z ciśnieniem. Czy kran jest, ale kapie po prostu woda. Czyli co, szczota i czarzeć? Szczota. No, coś takiego, żeby tak, wiesz, tu wszystko czyste było, bo jednak, wiesz, jak zakładasz cylinder, że tam no, nic nie powpadało po prostu, nie? Tu będzie trzeba dyfuzor ściągnąć, gaźniczek, wszystko. Gaźnik od razu bym wtedy sprawdził, czy jakiegoś syfu na pewno nie było. No. No tyle. No co, szlif. Schliffen machen. Wpis do maszyny. Nowe tłoki. Będzie login. Ale czekaj. Zobaczymy ile. Ale powiem, przez tej górki jak wpisy dostałem na piątce, zebrał się moment. No tu po bokach kurwa, no zajebiście się docierał. Jego łapnęło skurwysyna od temperatury coś. No tu jest jeszcze honowanie zajebiste widać. Ładnie się układał. No tu go zatarło tak chamsko, że... Masakra. No i też nie widzę, on miał okej wachy. No okej. No bo 90 dysza była i go zamulało jak cholera, pamiętam. On przerywał w rezonansie, nawet jak się nagrzał. No, a to, że przerywało... Jak się grzał, to też musiał się nagrzać dobrze, żeby dopiero można było jechać. Na iglicy jedynie będzie można troszkę jeszcze podnieść i zobaczyć wtedy, jak się zachowa. No i tyle. Tak, to jest okej. Wszystko. O kurwa, tu tak samo z tej strony jeszcze honowanie, wszystko jest... Łapnęło go od wydechu temperatury, złapał skurczybyk. Wpis, no nie mam go trzeba tłumać. Co na mnie nie go... Nie, no bez sensu. Nie chce mi się aż. Cylinder ściągnę, zabiorę. Gdzie jest? Gitara. Gdzie była ta szpilka? Tu. No spół jebany ewidentnie widać. No. Bo pamiętam, że u mnie na przykład jak Bosnera przecierało, nie? No. To jego nie tak, że tylko od wydechu, od temperatury, tylko jego kurwa kłapało od całą powierzchnią. Mhm. Jak był źle wyregulowany czy coś. Mordę. No nic, życia. Dwusów kopci, dwusów szczadzi, dwusów nigdy się nie zradzi. Oj, z tym to słuchaj. Może jakieś nowe tepy? Aj, tak tepy i też się pierdzielą. Hmm? Tam pompy paliwa siadają. Gdzie? W tepy i tych nowych, czy co tak? Kopie, nie ma nic idealnego. Nowe auta z salonu, kurwa, na przykład zardzewiały już wychodzą. No, były lakierowane. No.
Jeszcze się nawet ten salon nie przyzna, że było coś robione. Tak to dzisiaj jest. No. Nie no, trzeba to przemyśleć. Masakra. Hał, albo coś fit nie tak, albo ten, a tutaj nie było. Honowa nie widać, tylko no chamsko kurwa go przytarło od wydechu. Temperatury złapał w tym miejscu. Nie, trzeba gdzieś lifa zrobić. Ten kurwa gdzie jedzie, miałem do niego jechać. Dawałem nadzieję temu tłuczkowi, ale... Sam sobie zawinił. Mógł zaistnieć. MZA jednak dalej nie robi dobrych ciuków. No. Dobra, wystarczy. Dobra, moi drodzy, tak więc cóż, jak zauważyliście, Simpson się nam zatarł. Zdarza się to w każdym sprzęcie, nie jest to jakaś żadna nowość. Wniosek, tłoki MZA, nieważne ile by nie kosztowały, są do dupy. Nie polecam tłoków MZA, ktoś będzie kiedyś chciał wsadzać. Tak wiem, niektórzy pisali w komentarzach, no daliśmy mu szansę, zaufaliśmy tłokom MZA, okazały się być bardzo kijowe. Teraz będzie pewnie baryki to zakładać. No ale zobaczymy. To będę wam dało znać w następnych odcinkach z reanimacji Simpsonka. Nic, ja wam dziękuję za oglądanie. Za ten smutny, ale śmieszny odcineczek. Widzimy się niebawem. Siemaneczko. Yo. Ciao, ciao.